Słuchajcie, pozwólcie, że przedstawię wam, jak zawsze, po raz kolejny, wiecie, trochę być może, jeżeli jesteście tu często, już się przyzwyczaiłyście, przyzwyczailiście, ale i tak to zrobię. Przedstawiam wam zajebiste osoby, które wspierają mnie na patronite.pl/relindel. Możecie do nich dołączyć, bardzo mi to pomoże. I, you know, to wartościowe. Więc zacznijmy. Dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Rana Fesa, Kumiak, Paweł Lasecki, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliński, Małgorzata Sajnok! Dawczynie kawy z ciastkiem, Marysieńka, Chrysku, Hypatia, Elej, Szabrowny Kucyk, Intega, Zuzaka, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris Dobbs, 97! Dawczynie kawy, Aleksandra Lemierz, Marta Pieczyńska, Julia Gierynowicz, Łukasz Grubewski, Kropster, Adam, George Soros, Lila Watia, Damian Piotrowski i Martyna Wilczek oraz dawcy herbaty, Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wlubelium, Kersium, Splend, KTBM32, Rewo i Jakub, Kołodziejczyk. O. Co tam Żukowska wysmarowała? I może spojrzymy na to razem sobie w takim razie. Ja chciałem wam zacząć czegoś pozytywnego, a wy mi tutaj z Żukowską wyjeżdżacie, no. Ja obstaję przy tym, że Żukowska niestety jest dość... średnią polityczką. W tym sensie, że... ona ma dużo takich zagrywek, które generują problemy. Potencjalnie zupełnie niepotrzebnie. Ale no... Ale to nie mnie oceniać, czy nie mnie się na nią, nie wiem, złościć. Nawet nie wiem, co... co mógłbym powiedzieć. Ale spojrzymy na jej tweeta i zobaczymy, co tam się zadziało i spróbujemy być mądrzy na ten temat. Mnie się czasem zdarza powiedzieć coś mądrego. Dajmy sobie szansę, żebym zrobił to i teraz, nie? Żukowska, mówię, ona ja się cieszę, że ona już nie jest rzeczniczką lewicy, dlatego że ona retorycznie nie jest moim zdaniem dobra. No, swoją drogą... w sensie twierdzenia, że żołnierze nie są winni swoich mordów, bo tylko wykonują rozkazy, to było za dużo, nawet jak na moje prawackie postrzeżenie. Nie, ona jest naprawdę kiepska retorycznie i uważam, że lewica dobrze zrobiła, usuwając ją ze stanowiska rzeczniczki prasowej, bo jej take'i są czasem tak bardzo yikes, że klękajcie narody. Natomiast teraz spojrzymy sobie na tego tweeta. Nikogo nie doksuje, nie podkazuje swoich prywatnych wiadomości, wszystko jest w porządku. Spójrzmy na to. Wait, what? Szymon tak... A dwie godziny temu Szymon wstawił... O Jezus Maria, nie, czemu ten... jest poniedziałek. Kapitan, możesz mi zarzucić linkiem do tego? Dobra, obraza uczuć lipkowych w Gazeta Wyborcza. Politycy zachęcają Polaków do zakładania własnych firm. Problem w tym, że mikrobiznesy są najmniej wydajnymi podmiotami w gospodarce. W 2020 roku średnia płaca w mikroprzedsiębiorstwach wynosiła 3,5 tysiąca brutto, czyli zaledwie 2500 na rękę. Bardziej usrajcie nam życie kolejnymi podatkami, jeszcze większy ZUS, WINC i podatków jeszcze win... Boże... Przeczytał pan ze zrozumieniem, czy nie? Nic nie ma o ZUS-ie czy podatkach. Jest o tym, że które przedsiębiorstwa generują wzrost gospodarczy i w których są wyższe płace. Gospodarce zwyczajnie opłaca się promocja zatrudnienia w dużych firmach, a nie głaskanie po głowie bieda firm. O, wow. O, wow. Znaczy, pomijając fakt, że XN ma jak zwykle gówniane take'i, bo jest ćwierć inteligentem.
A słyszałeś o czymś takim jak Silicon Valley? San Francisco, najbardziej lewacki, jednocześnie najbardziej przyjazny jednoosobowym biznesom i chyba najbogatszy region świata. Stałem, że dalej? To... No, nieważne. Nie, zostawmy to. Nie, nie będę, nie będę tego. Okej, jeżeli chodzi o to, to jest piękny przykład dyskursu na Twitter. To jest dyskurs w pigułce. Znaczy, San Francisco jest progresywne, to o to chodziło, Szajel. To jest cały dyskurs tego. Ona mówi, że zachęcanie ludzi do firm, do zakładania firm jest błędem, bo większość firm jest gównianie nieopłacalnych. Po czym ty podpowiadał, o podatki, podatki, złe podatki, o nie, tylko nie podatki. Na co ona odpowiada, typie, czy ty umiesz czytać? Przecie powiedziałam coś zupełnie innego. Nie zesraj się. Tylko w innych słowach. I myślę, że jakby odpowiedziała tak jak ja, to przynajmniej ten dyskurs byłby bardziej w mordę. A tutaj nie jest. Nie no, ale tak poważniej... To nie są rzeczy, o których można dyskutować na Twitterze. W sensie... Na Twitterze to będziemy mówić tylko do przekonanych. Będziemy mówić tylko do... Zresztą zobaczcie, jakie ona ma ratio, tak? 273 lajki, 400 odpowiedzi. Wszystkim się to nie podobało. I to nie znaczy, że ona się myliła w tym twecie, w tym oryginalnym twecie. Bo nie myliła się, ma rację. Pierdolenie, że załóż firmę, jest jedną z najgorszych rzeczy, jaką się robi w tej chwili. Kurde, chcemy porozmawiać o tym, jak często startupy upadają? Jak bardzo koszmarnym konstruktem są startupy? Gdzie tworzy się w ludziach wiarę, że nie wiadomo co osiągną, nie wiadomo jak wysoko się wespną, a tymczasem większość startupów wywala się jeszcze w pierwszym roku. No i co? I to jest ten... Próbujcie? Bo wiecie, z tymi startupami często jest tak, że założyciel czy założycielka, czy osoba założycielska, bądźmy inkluzywni, dostaje piękną poduszkę finansową, która sprawia, że nie musi się przesadnie martwić, tym, co się stanie, jeżeli to się wyłoży, ale pracownicy mogą wylądować na gołej dupie, za przeproszeniem, no. I co? I to jest ta świetna droga do budowania gospodarki? Zróbmy sobie ruletkę i sprawdźmy, ilu z was wyląduje na mordzie? No, come on. Zresztą mam w rodzinie biznes, który był bardzo długowieczny, bardzo, w sensie istnieje od 30 lat. I niestety nie oderwał się od ziemi za mocno. I sytuacja jest taka, że przy kwotę, że o ile biznes jest potrzebny i wartościowy, to jednocześnie warunki, jakie panują na rynku, powodują, że we wszystkich przetargach, które dalej są mimo wszystko często dyktowane tym, kto jest najtańszy, Ten biznes musi strasznie małe marże brać. Co znaczy, że ma potencjalnie mało klientów, bo musi o każdego klienta walczyć i jeszcze od każdego klienta brać mało pieniędzy. A pracy nie ubywa. No i co? I państwo podnosi płacę minimalną. Jeżeli chce się zatrudniać uczciwie pracowników na etat, no to ta płaca minimalna po prostu sprawia, że to może weźmy jednak pół etatu albo 1/4 etatu, bo za więcej, bo nie stać mnie na to, żeby zapłacić ci za więcej. Znaczy hiperbolizuję, nie 1/4, ale pół to tak spokojnie. I taki biznes jest pod ścianą. I rzecz w tym, że on zawsze będzie pod ścianą. Że to nie jest sytuacja, gdzie jak zluzujemy mu podatki,
to będzie nagle, ten biznes wystrzeli w powietrze. Jak zluzujemy podatki, to większe od niego podmioty będą czerpały dramatycznie większe korzyści z tego luzowania podatków niż on sam. I w takim ujęciu libertariańskim to wciska się takiemu człowiekowi prowadzącemu taki biznes, że hej, weź ponarzekaj na państwo, które daje ci za dużo podatków, za dużo kosztów, państwo złe, gdyby wolny rynek, to ty król, a teraz nie król, tylko dlatego, że państwo kradnie ci podatki. Z lewicowego punktu widzenia jedyną odpowiedź, jaką można mieć, jest tak, system kapitalistyczny jest tak zaprojektowany, że ty masz przegrać. Funkcjonujesz w systemie, który nie chce, żeby ci się powodziło. Którą odpowiedź chętniej przyjmiecie jako biznesmen? Z którą będzie wam się łatwiej pogodzić? Bo o to się wiele rzeczy rozbija. Że być może niekoniecznie chcemy słuchać prawdy, nie? Szczególnie, że to nie jest też tak, że ten biznesmen, który słyszy takie rzeczy, że on się zaraz zerwie i pójdzie protestować, bo on nie ma czasu. Jak się odbywają strajki przedsiębiorców, to się odbywają pod tak żenującymi hasłami, że równie dobrze mogłoby ich nie być, nie? Bo żeby było dobrze, to trzeba by było skutecznie opodatkować korpo, które wyciąga kasy z rynku, więc paradoksalnie wysokie podatki mogą uratować małe przedsiębiorstwa. No tak, ale wiesz, ale potrzebne są też ochronki potrzebne są też ochronki związane z po prostu inwestowaniem w te mniejsze podmioty przez państwo. Tymczasem państwo starając się, szczególnie jeżeli stara się na przykład tak jak Polska teraz budować propagandę sukcesu, zamiast tego woli inwestować w duże podmioty, bo przecież one już osiągnęły sukces. Zamiast celebrować to, że podbudowujemy mniejszych i wspieramy mniejszych, licząc się z tym, że część z tych mniejszych dalej się wyłoży, bo niestety jest to po prostu nieuniknione, to my olewamy mniejszych i pompujemy pieniądze w i tak już duże podmioty. Dając im na przykład ulgi, które są korzystne właśnie, kiedy jesteś duży. I przy takich warunkach funkcjonowania raz, że bardzo ciężko jest cokolwiek zmienić, bo to wymaga dość drastycznej zmiany mentalności, której nie widzę w politykach dość szeroko. A dwa, że tak, łatwiej jest pomagać dużym, ale i duży odwdzięczy się w przyszłości. To jest dokładnie to. Hej, shop! A dwa, że jeszcze do tego dochodzi to, że po co pomagać komuś, kto ci się nie odwdzięczy, bo za dwa lata coś innego go zmiecie z planszy, tak? Te tradycyjne, te siły rynkowe. Kurde, wiecie co, jak przy tym jesteśmy, to ja trochę zmienię to, co planowałem, żebyśmy obejrzeli i przez co przeszli dzisiaj i obejrzymy prostacką ekonomię najpierw. Bo prostackiej ekonomii to tutaj już bardzo dawno nie było u nas, a myślę, że odcinek, który dzisiaj nawet sobie obejrzałem, bo jest w miarę świeży. To on i określam się o nie. Chłopak. Przepraszam. Obejrzymy sobie prostacką ekonomię, która też mówi o błędach przedsiębiorców i wydaje mi się to bardzo adekwatne w kontekście Żukowskiej i
tego, co powiedziała. Natomiast kapitan, dziękuję ci za link, ja go sobie otworzyłem i czeka na swoją kolej. O, zróbmy tak. Otwórz się. Tak, słowem wstępu dla osób, które swoją drogą Tusk zdobywali po lewicy, bo efekt Tuska musi skończyć na 20%. O, wow! To wiesz co? Do tego dopowiem taką sytuację, co też jest w sumie troszeczkę w temacie. Mam taką anegdotkę z Sylwestra, bo Sylwestra oddawałem, znaczy do badań oddawałem krew. I rozmawiałem z pielęgniarką, ponieważ siedziałem tam dłużej, bo miałem glukozę, którą trzeba po 2 godzinach, znaczy badanie krwi po podaniu glukozy, które trzeba po 2 godzinach zweryfikować. I rozmawiałem z pielęgniarką i pielęgniarka mi powiedziała, że bo ona coś tam mówiła, że jest zmęczona, coś tego. Ja mówię, no tak, no ale pani to ma przynajmniej o tyle szczęścia, że pracuje pani w prywatnej przychodni, bo w NLMedzie. Ja co prawda byłem na NFZ, ale tam no, większość pacjentów jest prywatnie. A ona mi mówi, że no nie. Bo ona była wczoraj w laboratorium, potem wróciła do domu, wyprowadziła psa, poszła na noc do szpitala, a w szpitalu spędziła całą nockę, po czym przyszła do laboratorium. Więc ona miała serdecznie dość życia. No i opowiedziała mi o rzeczach, które się dzieją, o jakby dwóch prędkościach, z którymi mamy do czynienia w kontekście polityków, dla których są osobne sale szpitalne, osobne szybkości przyjmowania i tak dalej. Mówiła o tym, że jak pracowała w jednym szpitalu przez chwilę, to miała tak dużo pracy, że wytrzymała tam pół roku i uciekła, bo fizycznie nie wyrabiała. Była tak przemęczona fizycznie po zasuwaniu tam, gdzie jedna pielęgniarka na 40 osób przypada na przykład, a że musiała odpuścić tą pracę. Nie mówiąc o tym, ile ma pracy w szpitalu psychiatrycznym, gdzie pracuje normalnie i gdzie ona mówi, że jak trzeba na przykład zaprowadzić pacjentów na posiłek i trzeba zebrać wszystkich, to jest jak trochę jak zaganianie kotów. Wiecie, jednego prowadzicie, dwa wam uciekają. I że one nie mają żadnej pomocy. No ja właśnie rozmawiałem z nią o tym, że tam o pomocy pielęgniarskiej, że należałoby stworzyć taką instytucję i wiecie, do czyszczenia nocników i innych takich rzeczy. Po prostu powinniśmy zatrudnić ludzi, którzy nie muszą przechodzić przez szkołę, tak? Przez 10 szkół, żeby pomagać na oddziale. Tylko będą do wszystkich kwestii porządkowych one przypisane i nie będzie cyrkowania z tym, że pielęgniarki muszą każdą jedną rzecz robić same. Oczywiście to wymagałoby, żeby te osoby były zatrudnione przez szpitale, a nie przez zewnętrzny podmiot, ale no to trochę inna bajka, nie? Natomiast jedną z ciekawszych rzeczy teraz w kontekście tego, o czym rozmawiamy, było dla mnie to, że babeczka powiedziała, że ona jak głosowała na... Ona, jak były wybory prezydenckie, to ona szukała prezydenta, który nie dawał rozdawnictwa i nie mogła żadnego znaleźć. Znaczy kandydata, który nie proponował rozdawnictwa i nie mogła żadnego znaleźć. No i zacząłem z nią rozmawiać o tym, że no to rozdawnictwo to nie jest nasz problem. Że między innymi mówiłem o współczesnej teorii monetarnej, tak? Która mówi, że państwo najpierw wydaje pieniądze, a potem dostaje je z powrotem w podatkach, a nie odwrotnie.
Ej, osoby, wyślijcie do Ziemu serduszka, bo Dozy jest super i zrobił klipy z moich wdzięczności. Jeszcze je postanowił sam porozsyłać do osób, które za które dziękowałem w ubiegłym roku. A w każdym razie sprawa wygląda w ten sposób, że ona zaczęła mówić o rozdawnictwie, ja wpadłem na 500+, w tym momencie wyszła pielęgniarka z pokoju obok i mówi: hej, nie wiem, Krystyna, Marzena, nie pamiętam jak pani miała na imię, zresztą nie chciałem podawać jej prawdziwego imienia, ale ja to bym bez 500+ nie wytrzymała, bo ja bym nie dała rady posłać mojego dziecka na korepetycję. No i wiecie, i to są takie historie, od których mi troszeczkę świeczki stają w oczach, bo jak słyszę ludzi, którzy mówią w tak szczery sposób, zresztą sam znam osobę, dla której 500+ było bardzo ważne, i na przykład niedostawanie 500+ na pierwsze dziecko było niesamowicie bolesne. Szczególnie, że były mąż nie płacił alimentów. I zaczęliśmy rozmawiać i ja oczywiście sprzedawałem lewicową agitkę, no bo come on, ale wysłuchanie takiej osoby przy ziemi, posłuchanie tego, co ona ma do powiedzenia, jak ona patrzy na świat i przekonywanie jej, że może bardziej powinna patrzeć na tych, którzy zarabiają bardzo dużo, a nie na tych, którzy zarabiają mniej od niej, jeżeli chce być na kogoś zła, samo w sobie było pewnym doświadczeniem. Pamiętajcie o tym, że i oczywiście rozmawialiśmy o tym, że protesty w obronie TVN-u nagrywali wszyscy, protesty medyków prawie nie dostały uwagi, nie? Wręcz były krytykowane miejscami. I ona, ja coś tam mówiłem, że no, a, bo padło w momencie, że nic się nie zmieni, jak będziemy, jeżeli ludzie będą głosować na PiS, ja mówię, no, jak na PO będą głosować, to też się pewnie nic nie zmieni. Ona tak mówi: a to ktoś będzie na Tuska głosował teraz? Więc, you know, to nie jest tak, że jesteśmy podzieleni na silnych razem pisowców i kategorie inne, nie? Ta kategoria inne jest dość duża i zawiera mnóstwo ludzi, którzy w tym momencie czują się w ogóle niepowiązani z jakąkolwiek frakcją polityczną. I szczególnie takie osoby powinniśmy starać się przygarnąć na lewicę, nie? A pamiętajcie, że w kwestii pielęgniarek nie tylko brakuje pielęgniarek, ale też średnia długość życia pielęgniarek jest 20 lat krótsza niż innych kobiet. Tak bardzo są zajeżdżane. Kwestia pielęgniarek wkurwia mnie to, że one zawsze protestują i walczą o większe płace, a jak protest zaczyna być wygrany, to przyłączają się lekarze i nagle cała ochrona zdrowia pozostaje podwyżki, z czego pielęgniarek najmniej. A potem zdziwko, że pielęgniarek nie ma w Polsce, za to dużo polskich pielęgniarek jest w Niemczech. A ta pielęgniarka też powiedziała jedną rzecz, że rząd celowo nie daje im podwyżek, bo wtedy przestałyby pracować w kilku miejscach naraz i cały system by się wyjebał. O tym pomyślcie. To co? Spojrzymy na prostacką ekonomię, co? Ta kategoria inne to wszystkie lewice i prawice Dozy. Te, które nie są powiązane z PiS-em i PO. Jakiś czas temu opowiadaliśmy wam o przedsiębiorcach i cyklach koniunkturalnych. Przedstawiliśmy wam w uproszczony sposób austriacką teorię cyklu koniunkturalnego, która pokazuje, jak kreacja kredytu i zaniżenie stóp procentowych skłania przedsiębiorców do podejmowania błędnych decyzji. Boże, on ma audio jak z kibla. A jego jakiś fundusz inwestycyjny sponsoruje. Jesus Christ! Inwestycyjnych. Na podstawie historii o budowniczym pokazaliśmy, że zaniżone stopy procentowe prowadzą do sytuacji, gdy przedsiębiorcy angażują się w projekty, które nie będą ukończone. Przedsiębiorcy zdecydowali się zbudować zbyt wielkie budynki, których nie da się dokończyć z powodu zbyt małej dostępności zasobów. To jest jednak tylko jeden z rodzajów błędów, jakie przedsiębiorcy popełniają. W tym filmie powiemy sobie... Ja bym chciał zwrócić uwagę na to... Maciety, będę się czepiał czego chcę, a jego Skoft Audio przeszkadza w dobrym odbiorze przez was tego. Nie czepiaj się jakości. Mnie fundusz inwestycyjny nie sponsoruje, a jak ktoś, kto ma znowu pod samym tym wideo,
A, tylko 7 tysięcy akurat. Ale ma 140 subów. Robi coś, co brzmi, jakby było nagrywane zaraz obok towarzysza Michała. To kinda mi to przeszkadza. Po pierwsze, jeżeli chodzi o błędy przedsiębiorców, to spójrzmy to, i tą analogię z budowaniem zbyt wysokich budynków, to chciałbym zwrócić uwagę, na to, że sytuacja z Evergreen w Chinach nie sprowadzała się do tego, że o, źle zaplanowali. Tylko do tego, że opłacało się budować. Że tak długo jak się budowało, tak długo wpływały pieniądze. A w pewnym momencie pyk i przestało być dla kogo budować. I nie ma to nic wspólnego ze złą dostępnością na rynku. I z tym, że surowców brakuje, albo surowce są drogie, co jak najbardziej jest teraz czynnikiem, ale jest czynnikiem dodatkowym, a nie głównym źródłem problemu. Hej, da krowa! Ale no, to nie działa w ten sposób, że o, źle zaplanowali, nagle budynek im się skończył. Sobie trochę więcej o błędach przedsiębiorców, jakie popełniają w trakcie sztucznego boomu gospodarczego i ich konsekwencjach gospodarczych. Błędne decyzje można analizować na różne sposoby. Psychologia stara się poszukiwać pewnych naturalnych skłonności i mechanizmów w umyśle, które prowadzą człowieka na manowce. Przykładem takiej skłonności jest efekt potwierdzenia, gdzie człowiek przede wszystkim skupia się na informacjach, które są zgodne z jego przekonaniami, a ignoruje te, które tym przekonaniom przeczą. Efekt potwierdzenia, jeżeli oglądacie anglojęzyczne wideo, to efekt potwierdzenia to jest tak zwany confirmation bias, tak? I to jest to, co teraz widzicie na ekranie, jest jak najbardziej... prawdziwe, nie? To nie jest manipulacja. Jednak to nie jest jedyne podejście, które pozwala przeanalizować problem błędów przedsiębiorczych, gdyż samo zagadnienie błędów przedsiębiorczych ma więcej wymiarów. Analizując błędy przedsiębiorców, można zastanowić się nad takimi problemami jak jakiego rodzaju błędy popełniają przedsiębiorcy i jakie są ich skutki, co skłania przedsiębiorców do popełniania konkretnego rodzaju błędów, oraz dlaczego przed kryzysem przedsiębiorcy nie likwidują na bieżąco niewłaściwych inwestycji, przez co te się nawarstwiają. Zacznijmy od pierwszego problemu. Jakiego rodzaju błędy popełniają przedsiębiorcy i jakie są konsekwencje ich błędów? Zadając to pytanie, nie pytamy się o to, jakiego rodzaju mechanizm psychologiczny zadziałał, awersja do ryzyka, efekt potwierdzenia czy inny. Pytamy się o to, jaką błędną decyzję podjął przedsiębiorca zarządzający firmą. Przedsiębiorcy na podstawie swoich oczekiwań i prognoz organizują w ramach firmy produkcję, a plany produkcyjne obejmują decyzję, co produkować, na kiedy produkować i jak wiele. Pod wpływem tych decyzji firmy dostosowują swoje procesy produkcyjne, maszyny, organizacje pracy, plany dostaw i sprzedaży. Te decyzje rozstrzygają również o tym, do jakich sektorów będą trafiać rzadkie zasoby. No dobrze, i teraz... Teraz pochylmy się nad tym, ponieważ to, co właśnie usłyszeliśmy, jest dość głupie. Bo owszem, tak, przedsiębiorcy zarządzają produkcją. Przedsiębiorcy mówią, będziemy produkować tego tyle i będziemy tutaj... Ale! Po pierwsze, wszystkie decyzje związane z produkcją są przesunięte w czasie. W tym sensie, że jeżeli... chcecie, nie wiem, sprzedać swój produkt na święta, dajmy na to, tak? Chcecie wydać nowy super produkt, bulbulator na święta i chcecie, żeby on trafił do sklepów i do konsumentów na święta, to pomijając kwestię produkcji, wy sprzedajecie go w maju. No i w maju umawiacie się ze sklepami, wiecie, z MediaMarktami, wszystkimi dystrybutorami w kraju, że wasz bulbulator 3000 trafi na półki na święta, albo tuż przed świętami. No i wszystko zostaje przyklepane, wy rozpoczynacie produkcję i w sierpniu
okazuje się w środku cyklu produkcyjnego, po tym jak zostało waszego bulbulatora wyprodukowane pierwsze, dajmy na to 5000 sztuk, a łączne zamówienie macie na 50000 sztuk, okazało się, że koszt małego wichajstra w waszym bulbulatorze skoczył o 50%, bo guma arabska, którą jest powleczony ten bulbulator, znaczy ten wichajster, nagle zdrożała, nie? No i wy mówicie, no to super, to teraz ktoś musi wziąć ten koszt na siebie, nie? Bo wy się umówiliście, że wasz bulbulator 3000 będzie kosztować w sklepach 60 zł i sklep nie powie teraz, a no dobrze, to nagle ma bulbulator 70 zł kosztować, ha, bez problemu. Tylko powie, co wy kurwa od Janie Pawlacie, nie? My bierzemy od was bulbulator, bo wasz bulbulator kosztuje 60 zł i nam na półce brakowało produktu za 60 zł. I my go nie weźmiemy za 70 zł. No i teraz pojawia się problem, tak? Bo jest sierpień, produkt ma się pojawić w grudniu, jeszcze go trzeba przewieźć, co jest osobnym koszmarem, i wy macie nagle koszt o 10 zł wyższy, tak? To znaczy, to jest koszt końcowy, więc powiedzmy, że wy na sztuce was to kosztuje, nie wiem, złotówkę więcej, czy 2 złote więcej. No i ktoś musi tą złotówkę czy 2 złote więcej wziąć na siebie. Albo fabryka, w której nagle zdrożało, albo dostawca fabryki, co znaczy, że zachowa poprzednią cenę, co niekoniecznie może być możliwe, albo wy. I każdy z tych podmiotów, o których mówimy, tak, wy, fabryka, dostawca fabryki, jest przedsiębiorcą. O których z nich można powiedzieć, że źle zaplanowali? Że w kraju, z którego importowana jest guma arabska, nagle wybuchnie pandemia. Albo że będzie zamach stanu. Który przedsiębiorca podjął złą decyzję w tym momencie? Więc to jest już kompletna bzdura. Kwestia alokacji surowców? Jeżeli mówimy o dostępie do rzadkich surowców, tych, które są najcenniejsze na przykład w przypadku elektroniki, to jest licytacja. Silniejsze podmioty wygrywają. I co? Co to ma wspólnego z planowaniem? Jeżeli jesteście mniejszym podmiotem, możecie nagle zostać odcięci od dostępu do jakiegoś surowca. I co zrobicie? Jaką macie kontrolę nad tym? W ubiegłym roku, w 2021 mam na myśli, sytuacja była taka, że cena kontenerów dostarczających, którymi przypływają rzeczy z Chin do Europy i do Stanów, wzrosła chyba czterokrotnie. Cena pojedynczego kontenera, w którym przewożone są wasze bulbulatory. No i co? Absorbujecie ten koszt na siebie? Przekładacie go na klienta końcowego, jeżeli możecie? Wszystkie te elementy są tak niesamowicie ruchome, że prostacka ekonomia już bardziej tego spłycić nie może. W trakcie podejmowania decyzji o tym, co i jak produkować oraz planując dostawy i sprzedaż, przedsiębiorcy mogą... Also, i tutaj jest jeszcze do tego krytyka obecnego systemu. Ja dlatego jestem za spółdzielczością i dlatego obstaję przy tym, że powinniśmy tworzyć możliwie dużo podmiotów spółdzielczych, jeżeli chodzi o produkcję, że zakresy wielkości i wykonalność produkcji lepiej, żeby określał kolektyw, który te dobra produkuje, niż osoby, które... niż pojedyncze osoby z kierownictwa, dla których styk z produkcją w ogóle nie, z faktyczną produkcją w ogóle nie istnieje. One tylko widzą liczby w tabelkach. Bo te osoby, zresztą w ogóle składanie długofalowego planowania na jednostki
może być tragiczne w skutkach, ponieważ ludzie jako ogół są fatalni w przewidywaniu przyszłości. I to nie chodzi o, to, że ja teraz cisnę, że o, bo kierownicy są najgorsi, czy dyrektorzy są... Nie. My jako ludzie, jako jednostki nie umiemy przewidywać konsekwencji naszych działań idących daleko w przód. Nie potrafimy. Ludzie, którzy posiadają pewną zdolność planowania takich rzeczy, to są pojedyncze jednostki. A reszta funkcjonuje w jakiejś kombinacji nieumiejętności i niechęci planowania. Nieumiejętności dlatego, że się skupia na dzisiejszych korzyściach i niechęci dlatego, że to trudne. Przykład z obecnych czasów. Ceny amunicji w Europie. Producent z Czech robił wszystko na europejskich podzespołach poza spłonkami, które ciągnął z Chin. Piaskowicz zamknęli produkcję. SNB, producent, musiał podnieść cenę niektórej amunicji o 100%, bo nagle się okazało, że ten producent spłonek zaopatrywał większość producentów amunicji. Teraz możecie zgadywać, kto ponosi koszty. No, pomijając jeszcze kwestię tego, że właśnie te długie łańcuchy dostaw, czyli łańcuchy dostaw bazujące na tym, że bardzo dużo podstawowych produktów albo półproduktów, albo czasem nawet całych produktów importujemy z Chin zamiast produkować lokalnie, bo tak taniej, powoduje to, że przewidywalność i zdolność planowania w przód jest jeszcze bardziej ograniczona. I możemy tutaj srać na przedsiębiorców, że o, bo oni często popełniają takie błędy, ale koniec końców sprowadza się to do tego, że firma wam mówi, sorry, papier zdrożał, albo sorry, cement zdrożał. I wiecie, dlaczego cement drożeje? Bo piasek potrzebny do produkcji cementu jest wbrew pozorom bardzo rzadki. I nie z każdego piasku. Mamy całą Saharę piasku, z której nic nie zrobimy. Podjąć błędne decyzje, które mają różnorodny charakter. Decyzja o produkcji dobra, którego ludzie nie chcą zakupić. Decyzja o wyprodukowaniu zbyt wielkiej ilości dóbr na konkretne... Okej, pierwsza rzecz. Decyzja o produkcji dobra, którego ludzie nie chcą zakupić. Nie wiesz, jaki będzie odbiór dobra, dopóki nie wprowadzisz go w obieg. Nie wiesz, jak będą zmieniały się trendy w obrocie tym dobrem w okresie od podjęcia decyzji o produkcji do momentu sprzedaży. Możesz to szacować. Przy czym komfort w miarę stabilnych szacunków mają tylko znowu duże podmioty. Ponieważ za każdym razem, kiedy... jeżeli funkcjonujecie na rynku od 40 lat i sprzedajecie cały czas ten sam chleb i wiecie, że ten chleb się dobrze sprzedaje, jasne, macie komfort wiedzy tego na temat tego, co się stanie za x miesięcy, tak? Ale jest mnóstwo dóbr, które nie są, nie wiem, Domestosem, które nie są Ludwikiem, rzeczami, które są takimi evergreenami, cały czas się produkuje, co do których wiedza, czy ludzie będą chcieli to zakupić, czy nie, jest ruletką. Bo na przykład reklama jest kluczowa. Decyzja o wyprodukowaniu zbyt wielkiej ilości dóbr na konkretny okres. To jest w ogóle kosmos, ponieważ nie wiem, jakie podmioty podejmują taką decyzję. W sensie małych podmiotów nie stać na to, żeby wyprodukować za dużo. Po prostu. Nie stać ich na to. I nie będzie ich na to stać. Duże podmioty się zapożyczają. Jeżeli myślicie, że jakiekolwiek firmy, włącznie z takimi gigantami jak Biedra, kupują rzeczy, które trafiają do nich na półki za gotówkę, którą wyciąga ze skarbca, to jesteście w błędzie. Trzeba iść do banku, zakredytować się na zakup czegoś, a potem spłacić ten kredyt przychodami. I nie posiadamy wielkiego skarbca Sknerusa McQuatcha, tylko cały czas biegamy do banku w tej z powrotem. Co znaczy, że jeżeli bank się w jakikolwiek sposób potknie, bank w jakikolwiek sposób będzie miał czkawkę, to my poniesiemy tego koszt. Okres lub niedoszacowanie wzrostu kosztów. Pierwszy rodzaj błędu. I znowu. Kto przewidział COVID? Kto zaplanował działania na COVID?
kto przewidział, kiedy będą lockdowny, kiedy ich nie będzie, jak się dostosować do warunków lockdownowych lub braku lockdownu. Szczególnie w takim kraju jak w Polska, gdzie, ale on przewidział go na zupełnie innej zasadzie, Rycu. Zresztą jebać Billa Gatesa. Wiecie, patrząc na kraj taki jak Polska, my nie wiedzieliśmy, kiedy będzie coś otwarte, a kiedy coś będzie zamknięte, czasem z dnia na dzień. Już nie mówiąc o tygodniu na tydzień, czy miesiąc na miesiąc. ...tej decyzji jest prosty do zrozumienia. Przedsiębiorca produkuje dobro, którego ludzie nie potrzebują i nie chcą kupować. Może znajdzie się jakieś małe grono klientów, ale jego całkowite wydatki na dobro firmy są tak małe, że nie uzasadniają produkcji dobra, którego podjęła się firma, a już na pewno nie na taką skalę. Drugi rodzaj błędu to podjęcie błędnej decyzji o tym, na kiedy dobro wyprodukować. Przedsiębiorca musi zadecydować, jak długo... O, albo kto przewidział blokadę kanału Suezkiego, no... Każde środowisko naukowe przewidywało, że coś takiego jak COVID w końcu przyjdzie. Tak, Dozi, ale patrząc na świńską grypę, ptasią grypę i jeszcze było jedno. SARS, po prostu. No nie szło przewidzieć, jaki będzie miało to impact. Kapitan statku na 10 sekund przed. Kto ma zamiar produkować dobra i jak duże będzie zapotrzebowanie na dobro w poszczególnych okresach? Może być tak, że w bliższym okresie zapotrzebowanie na produkty przedsiębiorcy będzie duże, a następnie... Amazon niszczy towary, których nie sprzedał. Była o tym wielka afera w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku, że Amazon regularnie wywozi elektronikę, którą ma w magazynach, zresztą nie tylko elektronikę, i ją po prostu utylizuje. I... Dobro jest produkowane, nikt go nie kupuje i ponieważ koszty magazynowania są przekraczają wartość sprzedaży, to się je niszczy, żeby można było też nowe sprzedać, nie? Ja tu się cofnę tylko troszeczkę. Zadecydować, jak długo ma zamiar produkować dobra i jak duże będzie zapotrzebowanie na dobro w poszczególnych okresach. Może być tak, że w bliższym okresie zapotrzebowanie na produkty przedsiębiorcy będzie duże, a następnie będzie spadać. Albo na przykład popyt na produkty może rosnąć, by w końcu ustabilizować się na odpowiednim poziomie. Przedsiębiorca może błędnie ocenić to, jak będzie zmieniać się wielkość produkcji dobra w czasie. Z tego powodu, nawet gdy będzie produkował dobro, którego potrzebują ludzie, to będzie produkował je na niewłaściwy okres, co odbije się na jego zyskach. W obu przypadkach konsekwencją będzie nadmierna rozbudowa aparatu produkcji. Przedsiębiorca nastawia się na większą sprzedaż niż faktyczna w przyszłości. Ale zobaczcie, jak abstrakcyjna jest tutaj w ogóle wizja przedsiębiorcy. My de facto nie wiemy, jak dużym podmiotem, czy jakim podmiotem jest ten magiczny przedsiębiorca. Rozmawiamy o tym, że przedsiębiorca coś tam. No dobrze, ale ten przedsiębiorca jest korporacją, fabryką, jednoosobową działalnością gospodarczą. Kim? Bo skaczemy tak bardzo między zdolnością przewidywania, definicjami, odpowiedzialnością, że ja nie wiem, o jakim przedsiębiorcy oni mówią. To jest hipotetyczny przedsiębiorca, którym de facto nikt nie jest. Zamówi większe maszyny, zatrudni więcej pracowników i zakontraktuje większe dostawy niż powinien, przez co poniesie większe koszty. Tak więc ten konkretny przedsiębiorca popełni błąd wyprodukowania zbyt wielu sztuk danego dobra. Trzeci rodzaj błędu to niedoszacowanie wzrostu kosztów produkcji. Przedsiębiorca nie tylko musi szacować przyszłe przychody, ale również koszty. Koszty zmieniają się w czasie wraz ze zmianami dostępności i zapotrzebowaniu na poszczególne podzespoły, materiały czy maszyny. Przedsiębiorcy również starają się oceniać przyszłą dostępność oraz ceny zasobów i biorą je pod uwagę. Jeśli błędnie przeszacują ceny i dostępność potrzebnych do produkcji rzeczy, wtedy ucierpią z powodu strat. Jakie są skutki błędów przedsiębiorców? Bardziej złożone niż można się spodziewać. Konsekwencje błędów wpływają nie tylko na przedsiębiorców, ale również na pracowników, jak i pozostałe sektory gospodarki. Wpływ błędów przedsiębiorcy na jego sytuację jest prosta. W razie popełnienia któregokolwiek z tych błędów, przedsiębiorca ponosi stratę. Zapotrzebowanie na produkty przedsiębiorcy nie uzasadniają poniesionych kosztów na produkcję tych dóbr w taki sposób i w takiej ilości, jakiej zaplanował przedsiębiorca. Z drugiej strony, błąd przedsiębiorcy... Okej. To tutaj jakby rozprawmy się z tą rzeczą. To jest akurat krótkie, ale warto o tym podkreślić. Po pierwsze, nie przedsiębiorca ponosi stratę. Firma, spółka ponosi stratę. I bardzo często to oznacza brak straty dla samego przedsiębiorcy. I pominę tutaj, wiecie, setki anegdotycznych przykładów dotyczących ludzi, którym firmy umierały na COVID,
a potem się chwaliły na przykład nowym samochodem, albo które nigdy nie sprzedawały tego drogiego samochodu, które miały w garażu, a skupię się na czymś innym. Skupię się na tym, że pamiętajcie, w spółce z o.o., jeżeli udowodnicie, że dołożyliście wszelkich starań, żeby uniknąć sytuacji bankructwa, to nie ponosicie personalnej odpowiedzialności za bankructwo. W związku z czym przychodzi COVID, firma wam się wykłada, wam mówicie, no niestety, to teraz drodzy partnerzy biznesowi, ściągajcie pieniądze od mojej spółki, bo ja się starałem. A, tylko zwolnię jeszcze pracowników, bo oni spółkę kosztują pieniądze, nie? Więc ten przedsiębiorca tak kiepsko. Przedsiębiorcy negatywnie wpływa na jego pracowników. Straty firmy oznaczają konieczność wprowadzania zmian w firmie, a to może wiązać się ze zwolnieniami. Przedsiębiorca stwierdzi, że musi zmniejszyć produkcję jednych produktów i zwiększyć produkcję innych. W tej sytuacji nie każdy pracownik będzie potrzebny, bo nie będzie posiadał niezbędnych umiejętności. Z tego powodu część pracowników może zostać zwolnionych. Błąd przedsiębiorcy wpływa również na resztę gospodarki. Dzieje się tak z powodu rzadkości zasobów. Przedsiębiorcy konkurują między sobą o zasoby, oferując za nie najwyższe ceny, na jakie mogą sobie pozwolić według swoich oczekiwań. Gdy jeden przedsiębiorca korzysta z danej maszyny, materiału lub półproduktu, inni przedsiębiorcy nie mogą z niego korzystać. Gdy przedsiębiorcy... Strajk w przedsiębiorców, sam poszedł jakiś leasingu na spółkę, ale płaczę, że pracowników nie mogę zwolnić, bo stracę pomoc. No właśnie. Tutaj w ogóle też magiczna narracja o tym, że maszyny, że jak przedsiębiorca A kupi maszynę, to przedsiębiorca B nie będzie jej miał. Co to jest za bullshit? To jest jedna z największych głupot, jakie tutaj produkują. Owszem, istnieje ograniczona liczba zasobów, ale jeżeli chodzi o sprzęt ciężki, to nie jest tak, znaczy o sprzęt produkcyjny, to nie działa w ten sposób, że na początku każdego roku firma pokroju, nie wiem, CAT, czyli ten producent koparek i całego sprzętu budowlanego, mówi: no, w tym roku wyprodukujemy 6 koparek, a teraz walczcie o nie na igrzyskach śmierci. Teraz musicie, tu macie 2 noże i ten, kto zadźga drugiego więcej razy, ten będzie miał nasze koparki, a nikt inny nie będzie miał. No co tu się w ogóle dzieje? Tak, zasoby są ograniczone i tak, jest to pewien problem, nie? Ale to nie działa w ten sposób. Wąskie gardła nie powstają na poziomie maszyn, tylko powstają na poziomie surowców. Wspomniany wcześniej piasek. Papier. Dostępność metali z ziem rzadkich. Niech walczą ten kozik. Niech licytują się ten kozik najpierw. Przedsiębiorca popełnia błąd i produkuje za dużo lub zbyt drogo, na skutek czego ponosi straty, wtedy de facto marnowane są zasoby, co odbija się na całej gospodarce. Nie tylko ten przedsiębiorca poniósł... No, jak wasza maszyna, jak wasze bardzo duże kombajn ksero, wiecie, w Drukpolu albo printeksie stoi i nie drukuje dostatecznie dużo, to cała gospodarka się wywala. Tak to działa. Bądźcie odpowiedzialni, przedsiębiorcy. Stratę, ale również reszta ludzi traci, gdyż nie zyskała tyle, ile by mogła zyskać, gdyby przedsiębiorca efektywnie wykorzystał zakupione czynniki produkcji. Zwróćmy teraz uwagę na pewną rzecz. Błąd przedsiębiorcy może przyjąć formę nadprodukcji, czyli wyprodukowania zbyt wielkiej ilości dóbr na jakiś okres w przyszłości. Wtedy jego towary zalegają, a ceny produktów spadają. Jednocześnie ten sam przedsiębiorca zużył zasoby, z których nie mogli skorzystać inni przedsiębiorcy, którzy wyprodukowali mniej produktów, na które było większe zapotrzebowanie. Ma to niezwykle istotne implikacje. Ogólna nadprodukcja w gospodarce jest niemożliwa. Jeżeli pewnych dóbr wyprodukowano za dużo, to jednocześnie gdzie indziej dóbr wyprodukowano za mało. Z samego faktu rzadkości zasobów wynika, że ogólna nadprodukcja jest niemożliwa. Zawsze trzeba decydować, co produkować i na kiedy, ponieważ... Ale to jest bullshit. Nie jest możliwa nadprodukcja? To dlaczego owoce gniją?
To dlaczego w sklepach wyrzuca się owoce? Dlaczego produkty na półkach się przeterminowują, jeżeli nie jest możliwa nadprodukcja? Znaczy, okej, możemy argumentować, że zabrakło w tym sensie, że w Afryce nie ma dostatecznie dużej ilości żywności. Wtedy okej. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle nie porusza kwestii kosztu tego, że przestrzeń magazynowa jest kosztem. Że problemem z nadprodukcją dość dużym jest to, że przechowywanie rzeczy w nieskończoność jest kosztem. Ponieważ dostępnych zasobów jest zbyt mało, aby możliwe było zaspokojenie wszystkich potrzeb teraźniejszych i przyszłych. Omówmy jeszcze trzeci rodzaj błędu, czyli niedoszacowanie wzrostu kosztów. To niedoszacowanie oznacza, że przedsiębiorca lub przedsiębiorcy źle ocenili, jak bardzo wzrośnie dostępność i zapotrzebowanie na czynniki produkcji. Z powodu niewystarczającej podaży zasobów, nie wszyscy przedsiębiorcy mogą zrealizować swoje plany produkcyjne. Pewne czynniki produkcji, jak materiały lub pracownicy o konkretnych umiejętnościach, są zbyt kosztowne, przez co firma będzie ponosić straty, co zmusi część firm do zmiany swoich planów. Tak jak pokazała to nasza historia o budowniczym, zbyt mało dostępnych zasobów budowlanych sprawiło, że nie każdy zaplanowany budynek mógł być wybudowany, przez co deweloperzy musieli zmienić swoje projekty lub porzucić niektóre rozpoczęte budowy. Zajmijmy się teraz drugim problemem. Okej. Tylko tu znowu zawracamy do bardzo długich łańcuchów dostaw, które sprawiają, że planowanie niektórych rzeczy jest niemożliwe. Nie możemy planować wzrostu ceny surowców, jeżeli my, dajmy na to znowu, w maju dostajemy surowiec, który został wyprodukowany, znaczy półprodukt na przykład, albo gotowy produkt, ale typu cement, który został wyprodukowany kilka miesięcy wcześniej. Albo pół roku wcześniej w przypadku niektórych surowców. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie ta produkcja wyglądała na, nie wiem, półtora roku w przód, czy na rok w przód, w momencie, w którym każde nasze zamówienie jest przesunięte w czasie. A dokładnie do tego zresztą nawiązuję, mówiąc o cenach kontenerów. W pewnym momencie po prostu skoczyła cena kontenerów. I co? I jak mieliśmy to przewidzieć? Mogliśmy to przewidzieć tylko w krótkim planie. Powiem tego, że okej, no zaczęła się pandemia i musimy liczyć się z tym, że dostarczanie rzeczy z Chin będzie trudniejsze, tak? Tylko, że rozwiązanie, że planowaniem na to byłoby przestawienie znacznego sektora gospodarki na produkcję lokalną i skrócenie tego łańcucha dostaw, a nie liczenie na to, że jakoś to będzie. A dokładnie tak wygląda dzisiejsza gospodarka, że praktycznie duża część świata nie nauczyła się na błędach, z którymi mieliśmy do czynienia w związku z pandemią i dalej polegamy na imporcie mnóstwa rzeczy z Chin. Co skłania przedsiębiorców do masowego popełniania konkretnego rodzaju błędów? W gospodarce mogą pojawić się czynniki, które sprowadzają przedsiębiorców na manowce. W przypadku austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego jest to przede wszystkim nadmierna kreacja kredytu przez system bankowy i zaniżanie stóp procentowych przez bank centralny. Dzieje się tak, ponieważ według klasycznego wyłożenia austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego powstaje iluzja dodatkowych zasobów oraz występuje zjawisko, że alokacja zasobów rozjeżdża się z preferencją czasową ludzi. Tych czynników w rzeczywistości może być więcej. Mogą to być różnego rodzaju polityki, które polegają na udzielaniu gwarancji kredytu lub dopłat przez rządy. Gdy rząd zapewnia dopłaty do pewnego rodzaju inwestycji, wtedy przedsiębiorcy mają bodziec do tego, by rozpoczynać właśnie tego rodzaju inwestycje. Podobnie jest z gwarancjami. Gwarantowanie spłaty kredytu przez rząd sprawia, że kredytodawcy będą chętniej pożyczać pieniądze na projekty inwestycyjne gwarantowane przez rząd. Te dopłaty i gwarancje tworzą iluzję, że inwestycje są mniej ryzykowne niż w rzeczywistości. Pomoc rządowa. No tak, tylko że zwróćmy uwagę na to, że istnieją dwa rodzaje takich dopłat inwestycji. Jedno to jest wsparcie sektorów kluczowych, w których dofinansowujemy dlatego, że każda przerwa w funkcjonowaniu tych sektorów miałaby katastrofalne skutki dla gospodarki. I dlatego istnieje cały szereg ulg i przywilejów dla na przykład górników. Przy czym nie doprowadziło to do wybuchu jednoosobowych działalności kopalniczych albo nawet małych kolektywów górniczych.
A z drugiej strony są takie ulgi, które mają na celu umocnić pewien sektor rynku. Ja będę się odwoływał do branży gier, bo dla mnie to jest bardzo dobry przykład i przykład, który znam. To znaczy rząd polski wprowadzający ulgę dla gier patriotycznych, która miała na celu dofinansowanie takich podmiotów jak CD Projekt czy Techland pod osłonką tego, że no nie możemy im bezpośrednio dać pieniędzy, więc damy im ulgę. Ale dużo z tych rozwiązań, które są dofinansowaniami albo ulgami, niekoniecznie prowadzi do jakichś pozytywnych rezultatów, a na przykład wszelkie projekty specjalnych stref ekonomicznych w długim planie okazały się fatalne. Dla przedsiębiorców sprawia, że sfinansowanie projektu wydaje się prostsze, a pomoc w pokryciu strat utwierdza przedsiębiorców w przekonaniu, że konkretny rodzaj inwestycji jest bezpieczniejszy. Rząd może również dopłacać konsumentom do zakupu pewnego rodzaju dóbr lub gwarantować kredyty hipoteczne. To również będzie skłaniać przedsiębiorców do tego, by mocniej angażować się w sektor, na którego dobra państwo generuje dodatkowy popyt gwarancjami i dopłatami dla konsumentów. Przykładem takiego wpływu gwarancji jest kryzys z 2008 roku, gdy pękła bańka na rynku nieruchomości. Rząd USA gwarantował spłatę kredytów przez uboższych. Z tego powodu banki i inwestorzy chętniej udzielali kredytów hipotecznych osobom ze zbyt niską zdolnością kredytową oraz inwestowali w instrumenty finansowe oparte na kredytach hipotecznych, jak MBS. Z czasem... Okej, i to jest kłamstwo. To jest po prostu kłamstwo. Bo o ile faktycznie rząd amerykański dostawał... wspierał kredytowanie uboższych i istniały programy wsparcia, o tyle na bankach spoczywało coś takiego jak due diligence, czyli obowiązek dopełnienia pewnych formalności, i zostało więcej niż raz udowodnione, że powodem wybuchnięcia tej bańki było to, że banki oferowały po pierwsze na podwyższonych ratach, na podwyższonym oprocentowaniu kredyty hipoteczne osobom z mniejszości, na przykład i osobom ubogim, a jednocześnie oferowały często za wysokie te kredyty. Czyli wiecie, osobie, którą przy dokładnym sprawdzeniu oszacowalibyśmy na to, że nie wiem, stać ją na spłacenie kredytu na, dajmy na to, 50 tysięcy dolarów, nie przywiązujmy tej uwagi do liczb, to jej proponowano kredyt na 150 tysięcy dolarów. Z oprocentowaniem, które było przy okazji mniej korzystne niż dla przedstawiciela klasy średniej, który zarabiał, którego na to 150 tysięcy dolarów kredytu było stać. I problem z kryzysem 2008 roku był taki, że w momencie, w którym te rzeczy zaczęły się wykładać na ryj, to rząd amerykański interweniował i powiedział: o, wiecie co, banki, ja nie mogę sobie, my nie pozwolimy na to, żebyście upadły, tylko my zamiast tego powiemy: tu macie dużo pieniążków, jedzcie nasze pieniążki, jedzcie je, bo są smaczne i wtedy wy nie upadniecie i gospodarka upadnie trochę mniej. Tymczasem zarządy takich spółek jak co, jak Lehman Brothers, na złotych spadochronach ewakuowały się z całej tej katastrofy i nikt, przypomnę, nie poniósł żadnej odpowiedzialności prawnej za kryzys 2008 roku, który był jak najbardziej produkcją podmiotów prywatnych, niezależnie od tego, co sugerowałby ten śmieszny filmik. Te osoby o niskiej zdolności kredytowej nie były w stanie spłacać swoich zobowiązań, co doprowadziło do strat u inwestorów. Inny przykład to sektor rolny w Ameryce. Widzicie, straty u inwestorów, ponieważ te inwestorzy są głównymi podmiotami na rynku.
Ameryce na początku XX wieku. Rząd Stanów Zjednoczonych, aby wspierać rozwój sektora rolnego w trakcie wojny, udzielał kredytów i gwarancji najpierw rolnikom i spółdzielniom rolnym, a potem wszystkim osobom prywatnym. Założył również specjalny system banków, który miał wspierać rozwój sektora rolnego, tak zwany Farm Credit System. Kredyty na preferencyjnych warunkach i gwarancje kredytów doprowadziły do wybuchu tzw. Farmland Mania, czyli bańki na ziemi rolnej, która pękła w latach 1919-1923, chociaż problemy sektora rolnego nie zostały rozwiązane aż do wielkiego kryzysu. Został nam jeszcze ostatni problem do poruszenia. Dlaczego Wiecie, co jest śmieszne? Bo to była ta sugestia, to, że ten Farm Credit System jest takim złem, implikuje, że powstał ten system, wszystko się wyłożyło i potem już nie było systemu. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że Farm Credit System istnieje w Stanach po dziś dzień. I w tej chwili finansuje ponad 1/3 kredytów potrzebnych osobom, które żyją i pracują w wiejskiej części Ameryki, tak? W prowincjonalnej części Ameryki. Więc to jest po prostu chamska manipulacja. Tak, na tym kanale jest film, czemu socjalizm nie działa, jest debilny. Przedsiębiorcy nie rezygnują z błędnych projektów na bieżąco, lecz te projekty gromadzą się w trakcie sztucznego boomu. Dzieje się tak z wielu powodów, ale my wskażemy 3, które są najistotniejsze współcześnie. Pierwszy jest taki, że stopa procentowa wpływa na wszystkich przedsiębiorców oraz wpływa na nich w podobny sposób. Wywołuje ona u wszystkich przedsiębiorców wrażenie większej dostępności zasobów. Z tego powodu... Pierwszym powodem jest to, że again, jesteśmy fatalni w przewidywaniu przyszłości i w związku z tym potrafimy trwać w swoich błędach dużo dłużej niż powinniśmy. Z powodu przedsiębiorcy zaczynają popełniać podobne błędy w tym samym czasie. Wiele błędnych inwestycji jest rozpoczynanych jednocześnie, przez co już sam cykl do pewnego stopnia rozpoczyna się od błędnych inwestycji. Drugi powód to dążenie banku centralnego do podtrzymania boomu gospodarczego. Widzicie? Wszystko wina banków. Wszystko wina banków. Bez banków byłoby dobrze. Znaczy centralnych. Uwolnić rynek! Freedom! Czasem boom gospodarczy zaczyna słabnąć, a przedsiębiorcy narzekają, że dostępność kredytu jest zbyt niska. W odpowiedzi na słabnącą koniunkturę bank centralny obniża stopy procentowe, co powoduje, że przedsiębiorcy dostają dodatkowe fundusze, dzięki którym mogą próbować podtrzymać swoje błędne inwestycje. Na skutek stałego obniżania stóp procentowych i dostarczania kredytu przedsiębiorcom, błędne inwestycje nie są likwidowane na bieżąco. Dlatego gromadzą się i dopiero gdy zaczną się problemy z dostępnością kredytu, a stopy procentowe zaczną rosnąć, wtedy zaczynają upadać naraz błędne inwestycje. Trzeci i ostatni powód to niechęć banków do ujawniania przed rynkiem, że sfinansowali błędne inwestycje. Jak już mówiliśmy w naszym materiale o firmach zombie, zarząd banku ma bodźce do tego, by dalej podtrzymywać przy życiu nierentowne spółki, aby chronić wartość rynkową banku oraz swoje wypłaty. Zachęcamy do zapoznania się z całością. Czyli problem jest z kapitalizmem i tym, że bank jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny nie przed ludźmi, którym udziela kredytu i podmiotów, które trzymają u niego pieniądze, a w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny przed zarządem, tak? To jest ten problem? Czy to nie brzmi jak kapitalizm? Swoją drogą oni się tutaj powołują kilkukrotnie na tą austriacką szkołę ekonomii i teorię austriackiej szkoły ekonomii. Zresztą cały ten film jest na niej zbudowany. Podczas gdy ekonomiści tacy jak Milton Friedman mówią, że to jest bullshit. Cała ich wiara w cykle boomu i bustu nie ma pokrycia empirycznego w tym, co dzieje się na rynkach. I że sama teoria jest cholernie niekompletna i zawiera tak duże dziury, że ciężko ją w ogóle uważać za cokolwiek wiarygodnego, tak? Plus, uwaga, uwaga, i tutaj warto zaznaczyć, to tylko teoria. W odróżnieniu od to tylko transfobii, którego absolutnie nie obserwujcie na żadnych mediach społecznościowych. Dobra, słuchajcie, jest 15:08, ja będę musiał zaraz lecieć na...